Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, jestem trochę chory. Mam zawalony nos, gardło i lecą mi łzy z oczu. Ale zaczynamy vloga. Trudno. W ogóle chcę zobaczyć, czy wieczorem będę już zdrowy. Bo ja zazwyczaj, jak zachoruję, to szybko zdrowieję. Więc jak wieczorem mnie zobaczycie już na końcu tego vlogu, to powinienem być zdrowy. A Szymuś mnie poprosił, żebym mu zrobił taki uchwyt na piłę. Bo sobie wczoraj kupił w Lidlu takie ostrza za 3 euro. No i teraz musimy zrobić mu taką rączkę. Myślę, że tutaj przepiłuję, potem tam to wsadzę i zobaczymy. No i teraz do tego przeciętego wkładam właśnie to. Tak was ustawię, bo lepiej mi się robi tutaj. Ale fajne będzie, zobaczcie, ale mu zrobię sprzęt. Teraz to zawinę taśmą klejącą. No, proszę Państwa, fajne mi to wyszło, zobaczcie. To jest profesjonalna piła dla Szymusia. Idę mu teraz wręczyć. Szymek, proszę bardzo, to jest Twoja piła. Fajne? Tak. A jak Ty to włożyłeś? No przeciąłem, tutaj przeciąłem. Pokażę Ci na filmie, bo nagrałem. Weźmiemy jakieś drewno, weź no tego bambusa, Szymek, przetnij. Zobaczymy, tnij go. No, mogliśmy wziąć tam do metalu. No ale też idzie. Najwyżej wymienię Ci ostrze jeszcze. Na takie z małymi ząbkami. Dobrze, wiecie co? Szymusiowi to utnę tutaj i zrobię mu drugi z ostrzem do metalu. Bo to jest Dobra, nie będę. Trzymaj. Pięknie. I robimy następny. Dobrze, znowu przepiłowałem. Teraz wkładamy. I zrobimy takie do metalu. Tutaj są mniejsze ząbki, to Szymuś będzie mógł łatwiej przecinać drewienka. Dobra, mamy. Szymuś, przetnij tutaj Twoją piłą. O, pięknie. I zobaczcie, mamy następną. Także Szymek ma teraz dwa sprzęty profesjonalne. Może się bawić. Ostatecznie Szymek by poprosił, żebym mu zrobił cały zestaw, więc tak to teraz wygląda. Mamy różne różniaste. Ten jest fajny, taki cieniutki. Także teraz może się bawić w majsterkowicza, a ja idę na śniadanie. Dobrze, bierzemy papiery. Słuchajcie, wiecie co się stało? Jemy śniadanie w ogóle na dworze. I Nadia chciała sobie podejść do stołu i wywaliła kanapkę, więc ser leży. Musimy to pozbierać teraz. No ja cię kręcę, wszystko nam się ubrudziło. No, także nagrywam wam różne nasze przygody na kempingu. Tak się zdarza czasami, no ale trzeba to pozbierać. Szymek też już je. Z czym masz? Z kotletem widzę. Na bułka, masło i kotlet. Super. Dobrze, że nie masz keczupu. Bo bym musiał ścierać chyba. Nie no, żartuję. Szymek jest ostrożny. Jeszcze na mokro troszeczkę i zobaczcie, nie ma śladu po keczupie. Także ta mata jest dosyć fajna, bo się fajnie ściera, jak widzicie. Polecamy. A Nadia już ma nową kanapkę, Kasia jej zrobiła. Smacznego. Ania chce pokazać swoją kanapkę. Z czym masz? Bułka, masło i kotlet. Kotlet w sensie filet z kurczaka. Kotlet, ale on jest z indyka. Tak, pomyłka, z indyka, a nie z kurczaka. Idę się ogolić. Niestety wszystko zaparowane. Trzeba sobie odparować. Teraz się możemy ogolić. Po ostatniej wyprawie zrobił nam się bardzo duży bałagan tutaj w przyczepie. Nie w przyczepie, tylko w samochodzie. I nawet nam się precelki wysypały, także zobaczcie, wszystko tutaj trzeba posprzątać. Dzieci miały katar, więc jakieś tutaj chusteczki przypadkowe leżą. Dobra, sprzątamy to wszystko, przyniosłem odkurzacz. Już prawie odkurzyłem jeszcze tamte precelki, ale pokażę wam, co dzieci robią, bo same sobie zrobiły granata i tutaj taki piknik mają. Co tu macie? Marchewkę, granat, pomarańczko, tam jakaś szyszka,
To jest ozdoba. To jest ozdoba. I to chyba też jest ozdoba, nie? Bo Szymek znalazł taką doniczkę gdzieś na kempingu i zasadził tutaj jakąś roślinkę. Fajnie się bawicie. A teraz tylko musimy sobie gdzieś znaleźć nasz domek. Dobra, to szukajcie, a ja idę odkurzać. Samochód posprzątany, ale Nadinka poprosiła mnie, żebym jej tutaj stanął, tak, zagrodził całe wejście, bo tutaj będą miały domek. Tu będą się bawić, tu będzie ich baza, a tutaj mają swój ogród. No i właśnie go sprzątają. Dam im miotłę. Ania, pozamiatasz swój ogród tutaj? Gdzie? Jak? No, zobacz ile liści, tu, to nie. Wszystko. Nie chcesz? Byście mieli czysto przed domkiem. A to jest, ale to macie tutaj ten, asfalt swój. Możecie pozamiatać. No dobra, powiem wam, to ja tak naprawdę chciałem pozamiatać, tylko miałem taki nikczemny plan, żeby jakby wpleść to zamiatanie w zabawę, ale one nie chcą, także ja będę zamiatał. No i mamy w miarę czyściutko. Teraz mogę iść odpocząć. No, a dzieci sobie tutaj zrobiły van life, zobaczcie. W vanie mieszkają, przyniosły sobie tutaj krzesła. Tutaj mają dywanik. Fajnie wam się mieszka? Mhm. Szymek tam śpi. No jest ekstra. Dobrze, jesteśmy przy czepie. Dziewczynki dostały obiad od Kasi i zobaczmy, co Nadia tutaj zrobiła. Ja z ziemniaków uformowałam po prostu taką kulkę, potem na nią tak widelcem dawałam trochę bułkę tartą, a potem zrobiłam dwie dziurki w tym i włożyłam tam brokuła. A ja to wygląda jak taka. No i to jest babka. Wyspa. No. No i to jest wyspa, to jest piasek, a tutaj no jest krzaczek. A tutaj morze i ocean, to jest lazur. Pięknie. O, Ania też sobie zrobiła i je. Pięknie jecie. Ania już mięso zjadła, żeby mieć czysty talerz, żeby tylko wyspa została. Fajnie. A ja idę z Kasią zrzucać wodę. Tutaj Kasia mi w tych ciemnościach odkręci, bo mamy pewien sposób. Sposób mamy taki, że dzwonię do Kasi i ona mi po prostu odkręca i zakręca ten zbiornik. Zobaczcie. Bo ja nie wiem, bo ja tam sobie odkręcę i liczę. No, Kasia może odkręcić. Jesteś na wizji? Jesteś. O, super. Ekstra. No i teraz, bo ja zawsze liczyłem, nie, sobie do 30, ale zazwyczaj albo miałem przepełniony ten zbiornik, albo niedopełniony, jeszcze jest miejsca, więc teraz wymyśliłem, że po prostu będę dzwonił do Kasi i ona mi tam będzie zakręcać. Kasia, możesz kogoś pozdrowić na filmie? Mamy chwilę. Halo, halo. Pozdrawiam całą rodzinkę i wszystkich panów. Super. Słychać mnie? Słychać cię, nagrywam cię. Dobra, dziękujemy bardzo. A ja teraz patrzę, zaraz ci powiem, czy masz zakręcić. Jeszcze nie. Dobra, wiesz kochanie, bo to już jest końcówka, to jest już drugi baniak, który dzisiaj wynoszę, więc nawet się nie przepełni. Możesz zostawić. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Zakręcisz za minutę, dobra? Jak już pójdę. Proszę bardzo. No, to pa, pa. No, dobra. Pa. No, ale ogólnie chodzi, że po prostu przy pierwszym baniaku Kasia mi zakręciła w momencie, kiedy doszło do końca. No, bo nie widzę po prostu innego sposobu, jak po prostu wywozić ten zbiornik z tą szarą wodą, więc po prostu od dzisiaj będę do Kasi dzwonił. I znowu zmywanie. A Kasia za ten czas zrobiła obiadek. Dzisiaj mamy kaszę gryczaną i kiełbasę z Polski i ogórek kiszony. Także jemy osobno, bo dzieci by takiego czegoś nie zjadły. One zjadły kotleciki z ziemniakami, a my właśnie to. Także smacznego. Jesteśmy na wieczornym spacerku po naszym mieście, ale pokażę wam coś, bo tutaj są ciekawe pasy, są po prostu podświetlane. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I one sobie normalnie świecą. Stop, stop. O, idziemy. Świecą LEDami. Zobaczcie. Przyciemnię trochę obraz, teraz będzie lepiej widać. Szymek, stój. Dobra, idziemy. Fajowo. Aha, czyli jak można, jak jest zielone, to świecą. Zobaczcie. Tam mamy zielone światło i świecą. A jak jest czerwone, o, teraz migają, to jest pomarańczowe, jest zielone, to idziemy. Idziemy. Jeszcze z takim czymś się nie spotkałem. Naprawdę świetna sprawa. I zielone, a one świecą. Pięknie. Najlepsza zabawa na ruchomych schodach. Jesteśmy w galerii handlowej. A, dojechaliśmy do parkingu. Słuchajcie, tutaj u góry jest parking, także wracamy.
Ania, nie pod prąd! Nie pod prąd! Hej! Właśnie znalazłem takiego kaktusa wielkiego. Wróciliśmy do przyczepy. Byliśmy w mieście bardzo krótko, bo dosyć słabe to centrum tutaj w Mandelier. Ale pojechaliśmy do Lidla, kupiliśmy takie miski czekoladowe. Nadia teraz będzie je rozcinać i sprawdzać, co jest w środku. Jak będą żelki, to nie bierzemy. Ale jeszcze nie, Ania, nie chcę. Co tam jest? Pianka! Pianka jakaś. Pianki! Pianki w czekoladzie. Czekajcie, to każdy niech ugryzie. Ja na końcu, bo jestem trochę przeziębiony. Ale nie za dużo. Dobra? Ania, jak ty fajnie leżysz. Tylko pamiętaj, że ten stolik jest na jednej nodze. Dobra, teraz ja próbuję. Dobre, fajne. Pierwszy raz jemy takie pianki w czekoladzie. Bardzo dobre. Czekajcie, stop! W Lidlu, ale dzisiaj nie możemy całego zjeść, tylko po dwie. Więc Ania dzieli po dwie. Oczywiście najpierw zjemy kolację, dopiero potem te miski, bo wiecie co, dzisiaj mamy mieć seans filmowy, więc ja idę tutaj odpalać laptopy, wybieramy jakiś fajny film albo bajkę i będziemy tutaj oglądać. Zawsze sobie tutaj kładziemy właśnie oparcia i oglądamy tutaj, na tym biurku. Więc ja biorę takie oparcie, jedno takie, drugie będzie jakieś krótsze. Każdy ma po dwa i super. Zostało jeszcze pięć. Super, to na jutro. Ekstra. A ja robię oparcie i robimy seans filmowy dzisiaj. A jeszcze kupiliśmy chipsy na seans i te drugie chipsy. Wiecie, jakie pustki w sklepach? Normalnie ludzie się rzucają na produkty, wieczorem już puste półki są tutaj we Francji. Lidlowe, czyli szaszłykowe chipsy duże. No. I serowe. Super. No, może z jakimś sosem jeść. Dobra, to szykujemy się. Z czym to jest? To jest ogórki, śmietana, cebula i cytryna, ten sosik. Super, to trzeba taki zrobić. Nadia buduje jakiś posąg misiowy. Ostatnio też prosiliście, żebyśmy pokazali nasz głośnik JBL, bo gdzieś tam w kącie pudełko leżało i prosiliście, żebym pokazał. Słuchajcie, kupiłem ten głośnik właśnie do przyczepy, bo on ma tutaj Bluetooth i mogę teraz połączyć właśnie komputer z tym głośnikiem i możemy tutaj sobie oglądać te filmy. Natomiast w przyczepie też mamy głośniki, ale one są w jadalni, czyli jak wiecie tutaj, tam i tam. I po prostu, no beznadziejnie się ogląda jakieś filmy czy bajki, jeżeli tutaj masz obraz, a głos masz, czy tam dźwięk za ścianą. Więc ten głośnik właśnie jest między innymi do przyczepy, żeby lepiej słyszeć po prostu film czy bajki. To co, połączymy go. Dobra, to pokażę wam jak on chodzi. Tutaj się włącza. Taki ma dźwięk przy zapalaniu. Tutaj chyba trzeba nacisnąć, żeby połączyć z Bluetoothem. I teraz muszę wykryć go właśnie tutaj w komputerze. Klikamy dodaj urządzenie z obsługą Bluetooth. No i łączymy z dodaj urządzenie. Pierwszy raz to robię z tym głośnikiem tutaj. No i znalazło go. JBL Xtreme 3. Klikam. Łączenie. No i mamy. Twoje urządzenie jest gotowe. Nawet zabrzęczał tam z tyłu i możemy to zgasić. Dobra, i oglądamy film. Wiecie co, ja kupiłem tutaj CDA Premium, ponieważ bardzo mnie denerwowało to, że jak puszczałem bajki na CDA dzieciom, to przed tymi bajkami zazwyczaj jakieś były brzydkie reklamy, horrorów czasem, strasznych filmów, jakichś strzelanek. I wiecie, dzieci miały tam, no młodsze były 2 albo 3 lata temu i zamiast bajki to po prostu te reklamy horrorów się włączały i musiałem wykupić właśnie pakiet premium na CDA, żeby te bajki można było oglądać no w miarę fajnie i bez żadnego strachu. No a jeżeli chodzi o pogłaśnianie, to tutaj pogłaśniamy, tutaj przyciszamy, tutaj chyba się puszcza play, a tutaj jest wzmocnienie basów. No i on jest w ogóle wodo chyba odporny. Tam czytałem trochę instrukcję, to można nawet zanurzyć go w basenie na metr głębokości, coś tam czytałem. Tutaj jest taki gumowy głośnik, ale fajnie daje. I z drugiej strony. Kupiłem czarny, myślałem, że przyjdzie czarny, a przyszedł właśnie taki zielonkawy. Ale w sumie ostatecznie też mi się podoba. Także cieszymy się. Ale zanim seans, to zjemy jeszcze kolacyjkę. Ania mi układa szpinak na mojej kanapce. A Kasia daje awokado. Szymek je z kabanosami. To musimy pojeść przed słodyczami. Nawet zarymowałem. Już. Ania, piękna ta kanapka, dziękuję ci.
A będziemy dzisiaj oglądać film Mija i Biały Lew. To jest właśnie Mija, a to jej Biały Lew. Jeszcze nie widzieliśmy tego filmu, mam nadzieję, że będzie fajny. Chyba, że ktoś z was ogląda. Chyba, że ktoś oglądał, to możecie napisać w komentarzach. Ale zanim napiszecie, zanim ja zmontuję, znaczy Marcin zmontuje ten film, ja go wyrenderuję, to już będziemy po seansie, także no, taki film oglądamy dzisiaj. Mija i Biały Lew. Z wami się żegnam, do następnego vloga, trzymajcie się. A co do mojej choroby, to jeszcze mnie tutaj gilgota w nosie i jednak łzy mi jeszcze lecą z oczu. Ale myślę, że jutro rano się już obudzę zdrowy. Także na razie, pa.